Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza sponsor programu Stacja Demontażu Pojazdów Lubin, ulica Kolejowa 9. Złomujemy pojazdy kompletne i niekompletne. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1. Sześć drużyn z trzech krajów weźmie udział w 16. memoriale imienia Henryka Kruglińskiego. Turniej odbędzie się w dniach 17-18 sierpnia. Oprócz gospodarzy KGHM Metrako Zagłębia Lubin zobaczymy także MKS Lublin, Pogoń Baltikę Szczecin. W Lublinie gościć będą także dwie drużyny białoruskie, HC Gomel i BNT Mińsk oraz przedstawiciel Ligi Węgierskiej Debreczyn. Piłkarze ręczni Zagłębia Lubin, którzy w poniedziałek wznowili treningi, poznali cele na najbliższy sezon. Podopieczni Dariusza Bobrka w nadchodzących rozgrywkach walczyć będą o prawo w gry w fazie play-off. Celem jest zajęcie minimum 8. miejsca i uniknięcie gry o utrzymanie w Superlidze. Tu nic nie przychodzi, że tak powiem, łatwo w tej lidze i żeby osiągnąć taki założony cel, trzeba się namęczyć i trzeba dużo potu wylać. To czy jest osiągalny czy nie, to już pokazał jeszcze poprzedni sezon, że należała się chłopakom gra w ósemce, no, jednak wyszło jak wyszło. Wylądowali tam, gdzie wylądowali, ale myślę, że to jest jak najbardziej realny cel. Chcemy zająć lepsze miejsce niż w tamtym sezonie, no a do tego potrzebna jest praca i cierpliwość i na to się na pewno nastawiamy. No i myślę, że jak wszyscy będziemy szli w tą samą stronę, to będzie bardzo dobrze. No, jak będzie, no to pokażę najbliższe tygodnie. Rozgrywki ligowe szczypioroniści Zagłębia rozpoczną w sobotę 7 września meczem na własnym parkiecie z Beniaminkiem PGNiG Superligi Gwardią Opole. Panczeniska Kuprum Lubin i reprezentantka Polski Natalia Czerwonka jest w ciągłym treningu. Nawet kiedy odwiedza rodzinny Lubin, to jeździ na wrotkach na sztucznych obiektach RCS-u. Dużo trudniej, wiadomo, na lodzie przyjemnie, jeszcze tym bardziej jak jest hala, jest 15 stopni, czyli taka optymalna temperatura, ale mam już tą przyjemność, że za półtora tygodnia jadę na obóz na łyżwy, także będę się ślizgać. Natalia przyznaje, że nie może doczekać się jazdy na lodzie. Już niebawem będzie miała ku temu okazję. Lód, Zakopane, obóz w Sanoku i potem już wrzesień, także czas szybko leci. Natalia Czerwonka to dwukrotna medalistka Mistrzostw Świata w jeździe drużynowej w 2012 i 2013 roku oraz brązowa medalistka Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver w 2010 roku. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie życzy sponsor programu firma Meblarz, Lubin, ulica Towarowa 1. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.